Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, jak pewnie wiecie, zawsze jak wchodzi jakiś nowy tryb, nowy czołg i tak dalej, to robię taki film typu pierwsze wrażenie. To znaczy, na żywca wchodzę do bitwy po raz pierwszy i po prostu to pierwsze wrażenie jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. I to będzie taki właśnie film, ponieważ mamy event z Waffenträgerem. Mamy tutaj właśnie Waffenträgera. I mamy oczywiście T-55 Thunderbolt i to właśnie tym teraz chcę sobie zagrać. Już to chwaliłem, ale pochwalę jeszcze raz. Uważam, że projekty tych czołgów rewelacyjnie wyszły. Po prostu ja jestem zachwycony. Jest to łebsko zrobione, ktoś pomyślał nad tym i rzeczywiście jest to w miarę, powiedziałbym, wiarygodne. To znaczy kiedyś tak czołgi mogą wyglądać. Oczywiście bez zamontowanych na zewnątrz tych wszystkich rzeczy, to pewnie będzie wewnątrz, ale no, kurczę, nieźle. Kompletnie tutaj nie wiem, o co chodzi, to będzie pierwsza dziewicza bitwa. No, Waffenträger też jest fajnie zrobiony, chociaż 5.5 zdecydowanie moim zdaniem lepiej. Tak więc tym zamierzam zagrać, tu nic widzę nie można wymieniać. Cechy pojazdu, siła ognia zwiększa się podczas bitwy po zniszczeniu strażników i zebraniu energii, cokolwiek to znaczy. Jedynie film oglądałem. Zalety mobilność, wady uszkodzenia na początku bitwy. Aha, czyli to na początku słabe są. No i punkty wytrzymałości też wady, liczba punktów wytrzymałości pojazdu. Rozumiem, że tu w żaden sposób nie rozbudowujemy, nie rozwijamy tych czołgów, ale no kurczę, tak to fajnie wygląda. Ciekawe, czy ja dożyję takiego momentu, że czołgi właśnie będą miały na lufach jakieś takie urządzenia akcelerujące pocisk. Fakt, że do tego musiało być źródło energii przy obecnej stanie, to raczej nie. No tutaj wymyślili jakiś dynk z tyłu. Dobra, moi drodzy, pierwsza bitwa dziewicza. Jadę. Na filmie pokazywali, że na początku jakieś przydupasy małe są, 3 życia z tego co pamiętam, i że Waffenträger ma pole siłowe i to mnie właśnie trochę martwi, bo nie mam pojęcia, w jaki sposób w takim razie można go rozwalić, czy jemu zanika to pole, czy co? Czy wejść do bitwy Waffenträgerem? Nie chcę wejść, chcę wejść tym. Waffenträgerem nie wiedziałbym za bardzo, co robić. Muszę najpierw w bitwie 5-5 zobaczyć, o co chodzi po prostu. No, dawaj. Długo widzę jest. 66 Waffenträgerów. 1907. Nie wiem, dlaczego nie losuje. No i Waffenträgery są w kolejce. Chyba, że to jest... Nie, no to są chyba gracze, którzy czekają, a nie ci, którzy są w bitwie. No to nie rozumiem, dlaczego, na co to czeka, na co ten matchmaker czeka teraz. O, coś się dzieje, dobra. Ostatni strażnik zniszczony, aj, nie zdążyłem przeczytać, upuszcza coś. Widziałem na filmiku, że upuszcza taką... Taki świecący dynks i trzeba to zebrać, ale nie wiem, czy to jest... Dobra, każdy ma 3 życia. I ciekawe, co to jest ta skala od 0 do 10. Mam 0 na razie. Zniszcz Waffenträgera w wyznaczonym czasie. Dobra, czyli tam, gdzie... Ale płynnie to się rusza. A co, to normalnie strzela? Nie, no myślałem, że z prądem jakimś. Nie, no... Nie chciało im się robić widocznie jakiegoś takiego specjalnego... O! Są jacyś ludzie. Czekajcie. No dobra, zobaczmy. Widzę, się zagapiłem, no ale pierwszy raz to nie wiadomo. O, już wykończeni są. Aha! Zbierz energię, będzie potrzebna, no ale jak ja nie... O kurka, jedzie!
spieprzam stąd. O kurde. Jak to jest przyspieszenie? 3. O! Dobra, gościu zaraz będzie chodził. No, chciałbym tutaj... O! Jest coś. Dobra. Kurka, co we mnie tą panterą? Macie starana, pociągnę. Jest! Uwaga! Zbieram, zbieram. To moje czy nie moje? Moje! Trójkę osiągnąłem. No. Naprawiarek widzę. Kurka, jedzie tu ten Waffenträger. Rozumiem. Nie wiem, robię to co wszyscy. Tamten został i zaraz zginie pewnie. Nie wiem, na początku pewnie mamy uciekać przed nim. Ale ten czołg się pięknie rusza. Kurczę, tak jakby miał ze 40 koni na tonę. Tamten z nim walczy chyba, ale tam życie praktycznie nie spada. Fajny taki dźwięk jest. Futurystyczny. Tamten gościu nie wiem, co robi. Czekajcie, tu coś jest. Dobra. Ja widzę, że trzeba chyba przycelować, bo tak to... Nie wiem, czy mi to... Jak trafiam, to mi to... Nie. Od trafienia ta siła mi nie rośnie. Chyba trzeba by było to zebrać, albo co? A nie, to moi zbierają. No dobra. A to co? Coś tam się stanęło. E70. A, to oni się respawnują, dobra. Ale coraz mocniejsi są. E75 widzę teraz. Kurka, jedzie tam ten Waffenträger. Przybzdryngolę mu. Ej, no, jakieś tam obrażenia mu zadałem. Dobra. Dobra. Jeszcze ten. Nie wiem tylko, kto tą paczkę dostanie. Czy wszyscy dostają? Ej, no obrywa po 300. Czy to jakiś czas leci? Leci. Może w to? 300 też. E, no, on ma pole siłowe. Ja myślałem, że on będzie nie do ruszenia. Dobra, mam 5. Łe! No, myślałem, że za 600 mu rąbnąłem. Teraz chyba mam lepszą siłę. Po 400. No, powinniśmy już go sklepać. Nie wiem, czy to jakoś bliżej trzeba podjechać, to może lepsze obrażenia. Po 400. No fajnie. Ciekawe, czy jakbym stracił czołg, to czy by ten nowy czołg miał tą siłę, którą mam teraz zebraną na 7, czy też nie? Nie, no my go wydupczymy zaraz. Rozumiem, że to jest żywy gościu w tym Waffenträgerze. To on trochę nie ma szans z nami, wydaje mi się. Nas jest za dużo, 7 na niego. O, rozwalił jednego. I nie wiem teraz, czy huzia na juzia. Kto pierwszy, ten lepszy, żeby zebrać to, co on tam po nim zostanie. Nie, gościu nie ma szans. Zobaczcie.
Uwaga, 4000 mu zostało. Kurka, ale nas trochę rozpieprza. 1000. Nie no, zaraz go wykończymy tym strzałem. O! I co, mam to zebrać, czy co? Aha, koniec. No dobra, czyli można go szybciej załatwić. Tą siłę prawdopodobnie można do 10 rozwinąć i wtedy pewnie po 500, czy po ile? Zwycięstwo. Dostałem medal. Ten medal mi się bardzo podoba. Otrzymałem dwie takie szafki. Otrzymano przedmiot do kolekcji. 25 tysięcy. O, czyli jakąś kasę się na tym zarabia. Bardzo fajnie. Oto haniebny koniec. Zniszczenia, uszkodzenia 10 tysięcy. 600 asysty. Zablokowane 70. A gościu zrobił 4900 uszkodzeń. No nic, żeby zobaczyć, co to, o co tu chodzi, to bym musiał tym drugim też zagrać, ale to w innym filmie zrobię. Wygraj, znajdź się wśród pierwszych 5. To skrzynki są za wypełnienie tego. Ale jeżeli to zrobię, czyli spełni wszystkie warunki w każdej, to dostanę jeszcze klucz na Waffenträgera, a to wygraj bitwę, znajdź się wśród pierwszej jedynki, czyli trzeba być najlepszym. Aha, to tutaj nie byłem niestety najlepszy, byłem drugi. Ten kolega mnie wyprzedził. Ciekawe, czy w Plutonach można w tym grać, czy nie, bo byśmy sobie dzisiaj na streamie. No dobra, do kolekcji. Uwaga, co ja dostałem? O, takie portrety. Szkoda, że tutaj jak tą kolekcję się zbierze, to nie ma jakiegoś super załoganta, czy tam dowódcy, czy jakiegoś super celowniczego, bo oni powinni, no w tej załodze 2.0 mam nadzieję, że to będzie, powinien być jakiś specjalny celowniczy, który polepsza na przykład, nie wiem, celność o 5%, czy tam o ileś, wiecie, żeby miał jakąś specjalną cechę z takich eventów, no ale nie ma, tu widzę, że tacy różni są, Ralph Selden, Wiktor Sofronow. Dobra, jak się tu zbierze 30, to się dostaje 3000, tak? No to myślę, że to aż takie trudne nie będzie, bo to 30 bitew chyba. No ale dobra, zamknę. I teraz bym chciał te dwie skrzynki otworzyć. To są te najgorsze skrzynki. No i uwaga, co tu takiego? No. Ale myśli... O, jakieś znaczki dostałem. Naklejka, ryzyko porażenia prądem. A to do dupy, a to? Wolne doświadczenie 200%. Przejdź do kolekcji, tak jest. No i teraz jeszcze to. Fajnie wyglądają te skrzynki, to mi się naprawdę podoba. O, tutaj doświadczenie dla załogi. Przyjmij nagrodę albo otwórz ponownie za 25. No to otworzę, chociaż to się nie opłaca, coś tak czuję. Czy ponownie otworzyć szafkę? No otwórz, ale to tylko na próbę zrobię. 25. Za 50 teraz. No dobra, no już pojedziemy do końca. Uwaga. Znowu to. No i za 100 też otworzę. Tak, żeby na potrzeby filmu było. No i to. 200. Więc stwierdzam, że... Bo tu nie ma jakiejś dobrej nagrody. Absolutnie nie ma sensu tego otwierania ponownego. Otwieranie ponowne nie ma sensu. Ale ten czołg mi się podoba. Kurde. Fajny. Dobra, moi drodzy, takie moje pierwsze wrażenia, że chyba ten Waffenträger trochę za słaby jest, mi się wydaje. Nie wiem. Chociaż no w 7 gości, jak w ciebie nawala, no to... jakie on tu ma wady? Mobilność, punkty wytrzymałości, uszkodzenia na minutę. A tu mogę jakoś sprawdzić, jakie ma uszkodzenia na minutę. Strzał MP. Podczas użytkowania strzał z ładunkiem wysokiego napięcia, spowalniający i ogłuszający przeciwników. O!
A to wybuch MP. Ładunek energii pokrywający obszar wokół pojazdu ogłusza wszystkie pojazdy przeciwników w obszarze działania i zadaje uszkodzenia najbliższym z nich. Można przenikać przez wszystkie przeszkody. To może mapka była nieodpowiednia do tego. A to... Maksymalne uszkodzenia od początku bitwy. Strzał zadający pokaźne uszkodzenia pojazdom przeciwnika. Czyli, moi drodzy, wychodzi na to, że jeżeli on jest od początku bitwy, a te czołgi, te 7 czołgów najsłabsze są na początku bitwy, to wydaje mi się, że on powinien próbować jak najwięcej natrzebić właśnie na początku bitwy, jak oni jeszcze są tacy słabi. Ale na tej mapce, co przed chwilą było, to bez szans ten pojazd jest, bo to z daleka, no widzieliście, jak ja waliłem, to przecież mi prawie życie nie spadło, nikt mnie nawet nie strzelał. Coś jest nie tak. On troszeczkę za słaby, albo ta mapka sprzyja atakującym. Dobra, moi drodzy, taki to był pierwszy film, pierwszy mój kontakt z tym trybem. Wygląda całkiem ciekawie, zwłaszcza, że nie jest to bot. Waffenträger nie jest botem, tylko żywym gościem. No to różne rzeczy mogą się tutaj dziać. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia. Jutro jakiś filmik wrzucę z Waffenträgera i z nowego tego ciężkiego Amerykańca. Również pierwsze wrażenia. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.